Very good. Very shit. The last chapter. Ready? Ready. I think Tomasz Adamek is the only one I've ever seen so relaxed. Chciał zabawy. Załatwiliśmy mu zabawę. Jak tam na sam wpół widzę, bo jak klient ruchy widzę, że on chce uderzyć. I myślę, że ja wejdę, a musiał skontrować. Niech, nie wiem, 10 młodych ludzi po takiej gali niech pójdzie w stronę sportu. Serdecznie, sobota 24 lutego, godzina 16, nadchodzi godzina prawdy, jak widzicie, ja tutaj już jestem gotowy, jeszcze nie w pełnym rynsztunku, natomiast zmierzam w kierunku Pre-Zero Areny w Gliwicach, dzisiaj mnóstwo obowiązków, Tomek z gazem wyjadą około godziny 19, bo o 20 uroczysta prezentacja, wszystko co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy, wszystko zostało zorganizowane, wydaje mi się, perfekcyjnie, teraz już tylko klatka, która, jak mawia mistrz, zweryfikuje to wszystko, co działo się przez ostatnie tygodnie, co śledziliście w tymże vlogu. Ja jadę. No. To teraz tak, zmierz te spodenki, no, tak, żebyś nie zapomniał tych właściwych. Może zaraz. Siódma wyjeżdżacie, no to my się widzimy w szatni. Gaz? Everything is fine, nie? Best camp ever. Ready. Jestem bardzo ciekaw tej walki, także z miłą chęcią do tego przyjechali. Wszystko to jest. Tak. Okej. Okay. Oh. No to wszystko tam jestem. Za dużo roboty nie ma. Będziemy robić wyjście do prezentacji. Mamy ceremonię otwarcia i wychodzimy sobie z płyty, z publiki. Przechodzisz sobie przez scenę, przybijasz z każdym piąteczkę. Stajesz na środku diody, na wprost do publiczności najpierw. Później jak podchodzi mamek, to robicie prezentację. Sześć rund po 3 minuty, jeżeli chodzi to masz ten, raczej tu jest ten oktagon, także jeżeli będzie zawodnik przeciwny liczony, to wtedy zmierzasz do neutralnego narożnika między czerwonym a niebieskim. Trzecie liczenie kończy walkę lub 4 na całą walkę. 23:57, tak mniej więcej się powinna zacząć walka. Jestem w ogóle po raz pierwszy jako kibic dzisiaj na trybunach, będę oglądał normalnie galę jako kibic, nie pracując, nic nie robiąc. Przyjechałem tak naprawdę tylko na ten pojedynek, aby zobaczyć i jarać się fajnym sportem. Mam nadzieję, że to będzie fajny sport, a nie kung traktorska walka, ale oczywiście, żeby nie było wątpliwości, Team Mamet. Hello. Ale trzymamy czas. Ale ja zostawię, żebym miał do tej pobani. For you. Okay? Yeah, tell me I have gazem? Mamy, tak. Tu są bandaże. Złe, bo tu Tomek się pyta, czy musi być tejpowany naszymi tejpami KSW. Ja mówię, że wie, bo ja to przyniosłem. Mus. Okej. Okay. No to ja powiem. Mamy swoje. Ale jakie macie swoje? Bo żeby się zgadzało. No, amerykańskie. Oryginalne. Ja nie pytam się, czy to są tajwańskie, czy polskie, czy rosyjskie, tylko jakie, czy to są, wiesz, i ja będę obecny przy tej pobaniu rąk. This is shit. Okay? No, this no is się, shit. No yeah, się. Shit. Yeah. This is shit. Very good. Very shit. No. Very shit. Good. Najlepsze. Mamy będzie takimi tejpowany, taki wszyscy zawodnicy od 16 lat są tejpowani. Takie są, Tomek, takie są wymogi. No ale to jest od ciebie, chodzi o to. No. My mamy swoje to. Tak, ty macie moje. Jak on nie umie tym tej powie, to ja ci ręce za tej powie, jak on nie chce. My wiemy swoją to.
Bierzemy swoje tape. Gaz chciałby tapeować swoim zestawem, a nie zestawem dostarczonym przez federację. No będziemy to rozwiązywać dalej. Shit. Look at that. You read a newspaper through that. And yours? Mine's much better. Mine's the best. Well, much thicker. Feel the difference. Paper, gauze. This is nothing. Dobrze, panowie, mam rozwiązanie. Zróbmy tak. Jacku, jeżeli uznajesz, że te bandaże są ok i te jakby gazy są w porządku, odpowiedniki, tak? To dla nas jest ok, natomiast ważne jest to, żeby naszymi plastrami został oblepiony. Gasowi to nie przeszkadza. Gasowi to nie przeszkadza. Ok, gas. I have a compromise. We will do it with this, but you can do your, if the cutman says it's ok, it will be good for us. Tak. Tak, to jest okej, okay, to jest okej. Okay, to jest... Mamy ustalone. Okej. Okay. Come. Sir. Yes. Keep calm. You that? Ronnie Shields. Tape is shit, yeah. Tape is shit. Też teraz wchodzą, nie? I'm gonna wait. Wait till... Patrz, weź za sobą, jak będziesz wchodził do walki. Patrz, swoje. Jeszcze jest jedna walka, tak to jest. Lou Duva used to always tell me he only seen one fighter fall asleep, almost fall asleep, tired in the locker room, just relaxing, Rocky Marciano. He's the Tomas Adamic, the only one I've ever seen so relaxed he can fall asleep usually before most fights. I think 20-25 minutes. We've got now the final of light heavyweight. Then I think 5 minutes studio and we go. Yeah. The last chapter. Ready? I'm ready. Everything is ready. Everybody's ready. The champ is ready. This is our house. It's our night. Mówili ci, że będzie długie wyjście. Bardzo długo. Cały kawałek. Przejdziesz praktycznie, obejdziesz halę, bo robią taki show, że obaj obchodzicie halę, także będziesz sekundę szedł na spacer. Yeah, brand new. But not for long. Sir, always ready. Chciał zabawy, załatwiliśmy mu zabawę. No. Jabs to the chest! All
chyba złamał rękę mamę, trafiając, wiesz, i po prostu już było widać błyskawicznie grymas bólu, także no szkoda. Ilowice pozdrawiają całą Polskę! Tomasz! Tomku, nic nie boli? Nie no, przez zwycięstwo czuję się zawsze. Da, no, nie no, przez, nie ma nic, nic zresztą. Nie, też jest spokojnie. Dobra. Mirek Skwarek. No kibice będzie chcieli więcej, no wiadomo się cieszę, bo zwyciężyłem walkę po długiej przerwie, ale kibice pewnie chcieli zobaczyć wymianę ciosów, no ale nic nie zrobisz, no siła wyższa. Khalidov's hand would have held up. Tomas would have got to him. He was starting to get to him. He just started. He was falling in with the jabs. He wasn't pushing in, but he started to come on more and more. And every time he hit Mohamed, he was rocking him. It was just a matter of time before he was going to get him out of there. Co, dziadziu? Dziadek się przebije, ty, no wy mówicie, że klatka nie robi różnicy, ale ewidentnie widać, że tak. Zaczynasz na presji, żeby go spychać. A na koniec nie ma gdzie go zamknąć. Znaczy nie, bo widziałem, że. Wiesz co on robi? Nie chciałem, ja chciałem, żeby on przestrzelił. Bo stan, jak stanął na safpo, widziałem, że jakie te ruchy widzę, że on chce uderzyć. I myślę, że ja wejdę, a on chciał skontrować, nie? Ja robiłem tego i odchodził. No ale słuchaj, nie możesz skakać 5 rund, nie? A nóżki już stoją, to musi. No to co? Nie. Ja się obniżyłem. No, ci nóżki już stoją. Już... 47 lat człowieku. Ale byłeś zaskoczony, jak cię podebrał w drugiej rundzie. No pyk, tak. Było pyk i gleba. Nie? Pyk i gleba. No tak. Nie było źle, no. Jakby było źle, to by była dupa, nie? Nie byłeś w ringu 5,5 roku. Jeśli tego się nie zapomina, na pewno wiesz. Znaczy, wiesz, prawda też jest taka, że zdecydowanie nawet na tym etapie dzisiaj przerwy łatwiej by ci było w ringu i z dużym wolnym, a nie z chłopakiem 90 kilo klatce. Jakby ważył gościu 2,120, to ja bym zachodził tak, bym zachodził, wiesz, przestać. Patrzyłem na ludzi i ludziom, wiesz, ludzie stali, facetom wstawały włosy na rękach i no jest coś takiego, że ci pojawia się jakaś taka retrospektywa, to wszystko, co jest, wiesz, co przeżyłeś u jednego, u drugiego, pojawia ci się przed oczami. I jak mówię, że w takim świecie dzisiaj pełnym tych takich komunikatów niebezpiecznych dla młodego człowieka, takich dziwnych, takich czasami po prostu nie, no, patologicznych, niech, nie wiem, 10 młodych ludzi po takiej gali niech pójdzie w stronę sportu, żeby otworzyć sobie drogę do mistrzostwa, albo żeby po prostu sobie uratować życie. To znaczy, że to już miało sens. Już po, czyli mogę wracać do USA. Dziękuję wszystkim kibicom, dziękuję tym, którzy oglądali mnie na Pay-Per-View, którzy przyjechali, słyszałem i z Anglii, i z Niemiec, także była pełna hala. Dziękuję wszystkim. Fajnie wygrałem, nie dosyć, no bo pewnie ludzie chcieli, kibice chcieli zobaczyć, jak się Adamek chce pobić. No, Mamet nie stanął, by walczyć jak gladiator, no ale jest zwycięstwo, wrócę niebawem, ale już na fame. Czekajcie, będą informacje. Pozdrawiam, dziękuję, Tomasz Adamek.